Witam, pozdrawiam piwniczną z Warszawy. Jak to biegniesz? 10? No, 10 biegnę. Jak sam poczucie? Jezu, to bani. Cienko będzie strasznie. Co pan w Warszawie robi? No jak to? Co ty można w Warszawie robić w taki dzień? Tylko uczestniczyć w maratonie albo kibicować. Niestety będę tylko kibicował, bo mam drobną kontuzję, ale za to cała rodzina biega. Jesteśmy przed startem i robimy rozgrzeweczkę małą. Trochę się pogibamy i trzeba będzie trochę potruchtać. Później start, bieg i meta. Jak najbardziej biegnę, jak najmocniej, ile się tylko da. Mam nadzieję, że jak najlepsze miejsce, jak najlepszy czas, na tym mi tutaj zależy. Zmiana decyzji, także biegnę 10. Aha, ale będę kibicował i czekał na Henia, także... Aha, życzę jemu. Dziesiątkę będziesz pierwszy, tak? Miejmy nadzieję, no też jest bardzo mocna elita z czarnoskórych zawodników, także mam nadzieję, że jakoś damy radę. Tutaj też jest mocna ekipa z polskich chłopaków, także będziemy trzymać im kraty. Na żywo na takim meczu w Krakowie akurat Wisła grała z Krakowią i też właśnie druga strona to była cała kibiców, nie wiem jak się nazywają tacy ci prowadzący, oni cały czas plecami do meczu i cały czas ich dopingowało. A próbował jeździ na motocyklu? Trochę próbowałem jeździć, jak jestem z AKM i mnie zabronili, że to niebezpieczne. Bo jak tu przestałem tą piłkę grać tak regularnie, znaczy jeździć trochę z tamtymi właśnie, jak oni tu ci tak rowcy przyjeżdżali, to jeździć na taki mały trening i to z Markiem Dąbrowskim głównie, ale Czachor muszę powiedzieć, on wszystko widzi, no. Każdy błąd momentalnie, no. W ogóle fajny człowiek. Panie damie, bardzo przepraszam, pan dziesiątkę pozytywnie? Tak, ale 4 razy. Nie, żartuję. Raz jak dolecę w ogóle, no. Bardzo miło było. Ale co, pan cały dystans jedzie? Nie, dziesiątkę. Ja bym nie przyleciał.
Jesteśmy w tej chwili na krakowskim przedmieściu, 6. kilometr. Aż dech w piersiach mi zaparło, kiedy zobaczyłem, w jakim czasie pokonała czołówka prowadzona przez kilku pacemakerów pierwsze 5 kilometrów. Biorąc pod uwagę, że 5. kilometr, mocny podbieg z Nadwisły na poziom krakowskiego przedmieścia, to było zwolnienie, więc te pierwsze 4 kilometry w tempie około 2,57 na każdy kilometr. Ja to szybko przeliczam, to jest na wynik końcowy w granicach 2 godziny i 6 minut. Żaden bieg w Polsce jeszcze nie był tak szybko prowadzony. W tej chwili jesteśmy na krakowskim przedmieściu, zbliżamy się już do 6. kilometra i ten 6. kilometr zostanie pokonany najprawdopodobniej. Wszystko wskazuje także poniżej 3 minut. Gdyby miało to tempo być utrzymane do końca, a przecież pacemakerzy to bardzo dobrzy zawodnicy, bo przecież dwukrotny mistrz Europy Siergiej Lebied, to także reprezentant Kenii Cheles Chemuyot, to także reprezentant Etiopii Tujuba Megerce, a więc kwiat światowych biegów długich, jeżeli pacemakerzy utrzymają to tempo. No i teraz drugie zadanie, jeżeli czołówka, czyli Henryk Szost, Juat Garib czy Baranowski utrzymają tempo pacemakerów i to pierwsze rozdanie zostanie utrzymane, karty, które zostały wyłożone na stół, wykonają swoją grę do końca, to możemy być świadkiem tutaj dzisiaj w Warszawie, biorąc pod uwagę, że mam, jakby powiedzieli trenerzy, pogodę na rekord świata, możemy być świadkami naprawdę pasjonującej walki do końca i doskonałego wyniku. 14 zawodników w tej chwili w czołówce, nawet gdyby dwóch, trzech miało nie wytrzymać tego tempa, to z tej 14 po zejściu pacemakerów zostanie nam 10 lub 9 zawodników i czeka nas naprawdę jeszcze wielkie przeżycie, wielka przygoda, wielka niepewność i drżenie o ten wynik, który napoczęty został niejako na pierwszych kilometrach, ale czy zostanie utrzymany do końca, to tempo, nie wiem.
25 km. Jeszcze przy 2-3 minuty temu 12-osobowa grupa, w tym gronie Henryk Szos, Dmitrij Baranowski, Juad Garib, a także zawodnik kenijski Chanchimo i Chelimo oraz Cheruiyot, a także pacemakerzy, dwukrotny mistrz Europy Siergiej Liebiet, Charles Cheruiyot z Kenii i Tadżuba Megersa z Etiopii. Ten 25 km minęliśmy dokładnie w czasie 1 godzina 16 minut 40 sekund. Przeliczam to szybko na prognozowany wynik końcowy. Bieg rozgrywany jest na wynik w granicach 2 godzin i 9 minut. Jeden z faworytów, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników, Ukrainiec Baranowski, już w tej chwili ze stratą około 50, a to nawet już w tej chwili urasta do 100 metrów ze stratą taką do prowadzącej grupy. O, w czołówce cały czas grupa Kenijczyków i w tej chwili na czele tej grupy prowadzący Cheruiyot, a tuż obok niego Henryk Szos w niebieskiej koszulce. Odbiegli zawodnicy w tej chwili do stołów z napojami. Eaten. A few weeks ago, yeah. So, Kericho? You know Kericho? I was close, yeah. We had some friends from Kericho. Yeah. So? No, that's Kericho. Less that this is lush. See growing. Why did you stop? Yeah? Why did you stop today? I was pacemaker. Are you a pacemaker? I thought... Pacemaker, sorry. Tak? Yeah. I didn't realize. Yeah, I thought that pacemakers had numbers. That's why. Yeah. The Kericho, I produce a lot of tea. Yeah, lots of tea, and yeah. I even purchased some Kericho tea. Yeah. Wzrosła z 50 metrów do 150 i widać, że on tutaj z determinacją spogląda raz, drugi, nawet już nie ogląda się do tyłu, spojrzał na menadżerów, podniósł wyżej ręce, zapracował mocniej rękoma i teraz przyspiesza jeszcze i ta przewaga w oczach zwiększa się, a grupa druga ze stratą około 150, już może w tej chwili 160 metrów nad Kasaję, a w tej grupie ten szalejący od początku biegu młody Kemboi, ten, który rozdawał karty między 25 a 30 kilometrem. Lemma Kasai, reprezentant Etiopii na prowadzeniu. Podniósł górę, bo usłyszał mój głos, podniósł górę rękę, uśmiechnął się, widać, że ma spory zapas rezerwy, on się nawet nie ogląda, wyluzowany.
No szczerze mówiąc, nie biegło się dzisiaj tak jak powinno. Z czasu zadowolony mimo wszystko? Na pewno coś tam koło życiówki, może tam 2-3 sekundy poprawiłem rekord życiowy. No ale mimo wszystko nie jestem zadowolony, liczyłem na lepszy wynik. Ja widzę, że pan jeszcze ma siłę stać, to jest niebywałe, ja bym chyba nie przebiegał 3 km, a to dopiero 42. Szczerze mówiąc, mięśniowo, wytrzymałościowo, siłowo byłem dobrze przygotowany. Miałem mały problem już z mięśniem czworogłowym od środy. Obawiałem się, że w ogóle nie wystartuję, nawet dzisiaj jeszcze miałem małą obawę przed startem. I też tak od samego początku czułem taki dyskomfort. Od 30 km bardzo mi spięło mięsie trzygłowe i łydkę. No i myślałem, że nie ukończę biegu, mimo wszystko udało się dobiec i z tego się cieszę. No i na koniec bardzo ważne pytanie. Mamy 2 maratony już w Warszawie, a nie jeden. Czy to dobrze, że rozwijamy się w tą stronę? Jak najbardziej, impreza bardzo fajnie zorganizowana. Na pewno nie mam się czego wstydzić. Jest to impreza na wysokim poziomie i trzymam kciuki, aby ta impreza się dalej rozwijała. Ciężko. Henryk też nie dobiegł. Nie dobiegł? Nie dobiegł. 21 km. Zeszedł? Z nogą, kontuzja. O, szkoda. A ja od 21 zacząłem. Chińczyków w sumie pakowali z wydawca. Ale powiem ci, że nie za ciekawa trasa. Takie przecież cały znaczenie.
Dało w kozie, ale temperatura była spoko, także fajnie, za mną jeszcze leci dwóch wicekrakczyków, także filmuj ich. Dzisiaj się udało wrócić z powrotem do maratonu. Wynik 3:33:33. Dzięki.
pogoda w miarę, także fajnie. Dzięki, Mara.
dzisiaj, no nie ma co mówić, nie? No 185, nie? Czas taki poniżej oczekiwań, no ale... jak na moje całe poczucie dzisiejsze, no i przebiję tą grypę, myślę, że trzeba się cieszyć z tego, że przebiegłem ten bieg. Przypadnie nam w udziale przyjemność zagrożenia tych najlepszych Maratończyków.